Witamy na konferencji prasowej, która jest poświęcona przedstawieniu naszego nowego trenera, trenera Kamila Kuzery. Jest ze mną dyrektor sportowy Paweł Golański. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz właśnie trener Kamil Kuzera. Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę jako pierwszego o zabranie głosu naszego dyrektora sportowego, pana Pawła. Dzień dobry, witam wszystkich. Zanim przejdziemy do przedstawienia nowego trenera, nie było okazji, natomiast chciałbym powiedzieć kilka słów od całego klubu Korony Kielce. Tyczy to się bardzo ważnej sprawy, a więc frekwencji na naszym stadionie i tego, co się wydarzyło w tym sezonie. Jak kibice wspierali ten zespół w ciężkich momentach, bo na pewno my nie będziemy tutaj zakłamywać rzeczywistości, nie będziemy mówić, że wszystko jest kolorowe, piękne, bo tak nie jest. Wynik sportowy jest nie tak, jakiego się spodziewaliśmy. Zdajemy sobie z tego sprawę, natomiast z tego, z czego my jesteśmy dumni jako klub Korona Kielce, to z tego, co się wydarzyło, a więc ta frekwencja na naszym stadionie. To jest naprawdę dla nas niezwykle budujące. Ta rodzina Korony Kielce w ostatnim czasie mam wrażenie, że się powiększyła i nas wspierała. I tak naprawdę liczymy wszyscy w klubie, tutaj począwszy od piłkarzy, pracowników, trenerów, kończąc na prezesie, liczymy, że dalej to DNA Korony Kielce, a więc walka do samego końca z naszej strony na pewno będzie. I liczę też, że wszyscy kibice, którzy nas tak mocno wspierali, będą naszym 12 zawodnikiem w tej walce, która jest przed nami. A więc z mojej strony i ze strony całego klubu jeszcze raz duże, duże podziękowania dla was, którzy byli z nami na dobre i na złe. To tak na sam początek. Nie wiem, czy Kamil, chcesz coś dodać jeszcze? No to może ja się odniosę w pierwszym temacie do tego, co dyrektor powiedział, ta frekwencja. Ona rzeczywiście, jeśli spojrzymy na historię, to jest chyba najlepsza w naszej historii. Co za tym idzie, to jasno nam pokazuje, że ludzie w Kielcach kochają po prostu piłkę. Kochają piłkę i chcą tą piłkę oglądać, chcą oglądać dobrą piłkę, dlatego tu w tej chwili z mojej strony, ze strony drużyny, jasny cel, my musimy tą ekstraklasę utrzymać dla Kielc i zrobić wszystko, żeby ta dobra piłka była w Kielcach, żeby nas było, tak jak dyrektor powiedział, jeszcze więcej na tych stadionach. To tyle. Dobrze, to teraz przejdziemy do głównej części tego spotkania, konferencji, a więc przedstawienia nowego trenera. Nie jest to nowa postać, bo wiecie doskonale, że Kamil Kuzera jest związany z naszym klubem już od wielu lat. Był jako piłkarz, teraz będzie jako pierwszy trener Korony Kielce. Zanim powiem, jak to się wydarzyło, to przedstawię jeszcze współpracowników trenera Kuzery. Będzie to Grzegorz Opaliński, będzie to Mariusz Arczewski, będzie to Michał Dudkiewicz oraz trener bramkarzy Jarosław Tkocz. Taki będzie sztab pierwszego zespołu Korony Kielce na rundę wiosenną. Natomiast co do samego wyboru, nigdy nie jest to łatwa decyzja, nam się już to przydarza drugi raz, można powiedzieć w jakimś czasie, może nie odległym, ale w zeszłym sezonie w pierwszej lidze również przechodziliśmy przez to. Nie było w tym przypadku, bo też takie głosy do nas docierały, absolutnie nie było przypadku. Po decyzji rozstania się z trenerem Ojrzyńskim spotkaliśmy się z Kamilem i rozmawialiśmy, że będziemy szukać nowego trenera. Lista była utworzona zaraz po rozstaniu się z trenerem Ojrzyńskim i na tej liście był również Kamil Kuzera. Wiele godzin przegadanych, wiele spotkań z trenerami, bo trzeba też powiedzieć uczciwie, że lista na samym początku było to 7 nazwisk, później ona się skurczyła do 4 nazwisk
i odbyliśmy spotkania z tymi trenerami. Chcieliśmy poznać wizję każdego trenera, chcieliśmy ich wysłuchać, co mają do powiedzenia o naszym zespole, jak widzą perspektywę najbliższą, a więc wiosnę w ich odczuciach i oczekiwaniach. Dlatego potrzebowaliśmy też czasu, żeby podjąć tą najlepszą decyzję. I ta najlepsza decyzja została podjęta. Wszyscy wierzymy w to, że dzisiaj Kamil Kuzera jest na stanowisku pierwszego trenera, to jest trafna decyzja. I z tego na pewno się nie będziemy wycofywać. Będziemy go wspierać na każdym kroku. Dlaczego Kamil? Ja powiem najkrócej jak można, dlatego że on doskonale zna tą szatnię. I to, co mnie, dyrektora sportowego, przekonało do tego, żeby Kamilowi dać szansę, to, że on wierzy w ten zespół. I to było dla mnie najważniejsze. Po prostu wierzy w ten zespół. On, wypowiadając się na temat tych piłkarzy, którzy są w szatni, wie, że jest w stanie wycisnąć z nich zdecydowanie więcej, niż było to do tej pory. A więc to był dla mnie argument, który był w moim odczuciu najważniejszy. My nie mamy co płakać nad tym, co się wydarzyło, tylko mamy znaleźć sposób, aby Korona Kielce walczyła o to, co jest teraz przed nią najważniejsze, więc utrzymanie w Ekstraklasie. Dlatego Kamil Kuzera jest pierwszym trenerem. Dziękuję. To teraz kilka słów od trenera. Ja zacznę od tego, że dziękuję za zaufanie przede wszystkim i wiarę w moją osobę. Wiem, że wiąże się to z olbrzymią odpowiedzialnością w tym momencie, w jakim jesteśmy, ale jestem zdania takiego, że nikt od tej odpowiedzialności uciekać nie może. I tą odpowiedzialność musimy brać wszyscy wspólnie. Jeżeli dzisiaj mamy jasny cel, utrzymanie się w Ekstraklasie, to trzeba sobie powiedzieć jasno, że ten cel będzie wymagał poświęceń, odpowiedzialności, a co najważniejsze, przede wszystkim spójności w działaniach. Tak jak ja tu już tutaj nieraz mówiłem, że jestem z pewnych rzeczy dumny i mam nadzieję, że to utrzymamy i wierzę w to, że zrealizujemy cel, bo życie tutaj na Koronie pokazuje, że w momentach, kiedy jesteśmy zjednoczeni, jesteśmy razem, to potrafimy przenosić góry i to zrobimy. Moja w tym głowa, mojego sztabu, przede wszystkim zespołu, do tego, żeby z tej drużyny wycisnąć jeszcze więcej, bo potencjał, ja cały czas będę tego trzymał, potencjał tych chłopaków jest naprawdę duży. Duży. Duży, natomiast analizując sobie już z nowym sztabem ostatnią rundę, dostrzegliśmy pewne rzeczy, które pewnie wszyscy dostrzegają, ale my też troszeczkę głębiej w to wchodzimy. Gdzie mamy braki? I jakby potwierdzeniem tego wszystkiego był ostatni raport wysłany przez jedną z firm, którym absolutnie nie kierujemy się, natomiast on nas utwierdził w tych rzeczach, że w pewnych aspektach na boisku, w działaniach indywidualnych jesteśmy w stanie i musimy z tych chłopaków po prostu wycisnąć więcej. Oni muszą być świadomi tego, co robią, brać za to odpowiedzialność i tylko tak pójdziemy do góry. Jeżeli indywidualnie ich podniesiemy, a ja wierzę, że to zrobimy, wierzę to, bo wierzę, wiem, jaki oni mają potencjał. To jeżeli każdy z nich o kilka procent pójdzie do góry jako zespół, jako całość, też pójdziemy do góry i będą tego efekty. To tyle. Dziękujemy. To teraz zachęcam do zadawania pytań. Dzień dobry. Na początek gratuluję, panie trenerze, nowej funkcji w klubie. I chciałbym spytać, co prawda dyrektor sportowy Paweł Golański pokrótce powiedział, ale tak z pana perspektywy, biorąc pod uwagę, że nie był pan jedynym kandydatem do objęcia funkcji pierwszego trenera wiosną na stałe, to pana zdaniem, czym pan przekonał zarząd i dyrektora Golańskiego, że to wybór padł na pana? Jaka to wizja była przedstawiona na to, co ma się dziać wiosną, że Kamil Kuzera
dostał szansę i stanie przed naprawdę sporym wyzwaniem. Znaczy ja na pewno przede wszystkim nie znam szczegółów rozmów, jakie prowadził dyrektor z potencjalnymi trenerami. Natomiast ja ze swojej strony mogę powiedzieć tylko tyle, że jestem prawdziwy w tym, co robię. Ja niczego przed wami nie będę, że tak powiem, zatajał. Jestem do waszej dyspozycji i pewnych rzeczy nie będę zakłamywał. I tak chcę też pracować z tym zespołem. Jeżeli coś jest nie tak, to musimy o tym rozmawiać. Musimy o tym rozmawiać, musimy sobie prosto w twarz o tym mówić. Konkretnie, jeżeli będziemy pewne rzeczy zamydlać, to nam żadnego rozwiązania, którego chcemy, który wszyscy sobie życzymy, nam nie przyniesie. Także myślę, że przede wszystkim, to już powiedziałem na początku, że ta szczerość i wizja, bo jednak gdzieś tam w pewnych rzeczach się, w większości rzeczy się zgadzamy, uzupełniamy, mamy podobny pogląd na to, jak ta drużyna powinna wyglądać, jak ta drużyna powinna funkcjonować, jaką koronę ludzie postrzegają w Polsce, w Kielcach, co to jest za klub, jakie on niesie wartości. Także tu jest droga spójna i wszystko przed nami. Jest to z pewnością dla pana olbrzymia szansa, praca w zespole, który rywalizuje w elicie, praca pierwszego trenera, ale nie oszukujmy się, trudne wyzwanie, bo sytuacja korony w tabeli nie jest łatwa i ta wiosna naprawdę, jeżeli ma drużyna utrzymać się w Ekstraklasie, musi być zdecydowanie inna niż jesień. To się zgadza. Wszystko, co wam powiedział, się zgadza. Nie chcemy być tacy sami. Jeżeli będziemy tacy sami, to tak naprawdę mnie tu nie powinno być i nie powinniśmy o tym rozmawiać. Ja nie chcę wracać do tego, co było. Chcę swój zespół zbudować według swoich zasad. Jasno mamy nakreślony cel ze sztabem, jak będziemy pracować, co będziemy robić, na które rzeczy musimy zwrócić szczególną uwagę. Wierzę, że ten sztab dzisiaj jest naprawdę fajnie złożony, bo mamy troszeczkę doświadczenia, młodości, doszedł nam trener, który ma w sobie dużo emocji, mówię tutaj o trenerze Arczewskim, tak, i wierzę, że jeżeli my zarazimy ten zespół swoimi emocjami i swoim sposobem pracy, to ten zespół będzie chciał się rozwijać i będzie chciał być lepszy, także ja jestem pełen optymizmu, odpowiedzialna rola jak najbardziej, bo jestem w klubie, w którym się wychowałem, zaczynałem kopać piłkę, odpowiedzialność bardzo duża, jestem z tego miasta, także, ale jej się nie boję, tak, nie boję się, podjęliśmy się tego wszyscy wspólnie i jestem przekonany, że jeżeli, tak jak dyrektor powiedział, będziemy siebie wspierać nawzajem, będziemy robić to, co chcemy zrobić, to jestem przekonany, że ta droga jest dobra. Ta droga jest dobra i ta praca po prostu przyniesie efekty, bo tak jak podkreślę to już niejednokrotnie, ten zespół nie zasługuje na to, miasto, klub na to, miejsce, w którym jest teraz. Jeszcze dodam od siebie. Tak naprawdę po jesieni zajmujemy niskie miejsce w tabeli, natomiast Korona Kielce zdaje sobie sprawę, w którym miejscu jest, ale nie spadła. I z takim nastawieniem będziemy wchodzić na każde spotkanie. Tu nie będzie marudzenia, tutaj nie będzie spuszczania głów, tylko tutaj będzie robota. To, co powiedział Kamil. My po to tutaj się spotkaliśmy w takim gronie. Mamy taki zespół, który ma duży potencjał w sobie, żeby ten wynik sportowy na wiosnę był lepszy. Oczywiście to są słowa, za tym muszą iść czyny, natomiast my w to wierzymy. I tak jak powiedziałem na samym początku tego wstępu, liczymy się z tym, że presja będzie duża, ale presja jest w życiu każdego człowieka. W każdej pracy każdy ma presję. My musimy sobie z tym poradzić i wierzę, że to zrobimy. Natomiast jeszcze raz
apel ode mnie, żebyśmy naprawdę się wspierali, bo jesteśmy, uważam, w Kielcach, to środowisko piłkarskie, sportowe jest spójnością, żebyśmy szli i jechali na jednym wózku, bo Korona Kielce, powtórzę, to nie jest tylko, to nie są ci ludzie, którzy tutaj na co dzień są, tylko to jest to też społeczeństwo, które nieraz pokazywało, że jest jednością. A więc jeszcze raz do wszystkich, do was również ten apel, prośba, bądźmy zawsze razem, oczywiście mówmy sobie szczerze o tym, co się dzieje, bo ja nie mam nigdy i nie miałem z tym problemu, żeby merytorycznie porozmawiać na temat tego, co się dzieje w klubie, natomiast wierzmy w to, że ten projekt się uda. Wracając do pytań do trenera, nigdy pan nie ukrywał tego, że jest pan mocno związany z Koroną Kielce, jest pan wychowankiem tego klubu, tutaj zakończył pan karierę piłkarską, można powiedzieć, że ma pan żółto-czerwone serce, tutaj też pan rozpoczynał karierę szkoleniową, czy to w drużynie juniorów, jak pamiętamy, czy później w sztabie szkoleniowym pierwszego zespołu. No ale teraz praca pierwszego trenera to jest zupełnie coś innego niż bycie drugim. Drugi to jest taki troszkę łącznik między zespołem a pierwszym trenerem. Trochę jeszcze taki kolega, oczywiście już szkoleniowiec, ale head coach to jest zupełnie inna rola i czy pan ma tego świadomość? To jest w 100% prawda. Rzeczywiście bycie drugim trenerem zupełnie inne rzeczy pokazuje, są troszeczkę inne relacje. Natomiast ja tak jak powiedziałem, ja się tego nie obawiam. Ja dzisiaj nie będę Kamilem Kuzerą, który nagle odkręci swoje życie i będzie zupełnie innym człowiekiem. Nie, ja nie chcę być żadnym innym trenerem, chcę być Kamilem Kuzerą i taki pozostanę. Oczywiście pewne rzeczy pewnie się zmienią, pewnie, a raczej na pewno będzie gdzieś tam ten kontakt troszeczkę z tych członków sztabu większy z zawodnikami, natomiast ja z natury jestem otwartym człowiekiem, lubię z ludźmi rozmawiać i myślę, że jeżeli utrzymamy to, musimy mieć do siebie przede wszystkim szacunek i zaufanie, bo to jest dzisiaj podstawa. Ja nie chcę dzisiaj być nad nikim, kimś wyższym. Ja dzisiaj jestem po prostu dla tych chłopaków taką pomocną dłonią, która może im pomóc. Ja tutaj nie chcę stawiać siebie na pierwszym miejscu, bo na pierwszym miejscu zawsze będzie zespół i ja jestem tylko i cały sztab po to, żeby tym chłopakom pomagać. W żaden sposób nie, że tak powiem, nie podcinać skrzydeł, tylko pomagać, ale przede wszystkim mówić sobie prawdę. Jeżeli coś nie gra, to po prostu rozmawiajmy o tym. Mówmy sobie szczerze, bo to rozwiązuje po prostu konflikty. Jeżeli nie będziemy ze sobą rozmawiać luźno, ale z takim wytłuszczeniem tego, kto tu jest, kim i jaką ma rolę, to myślę, że nie byłoby sensu się tego podejmować. Także ja pozostanę sobą, tak jak pan powiedział. Rola pierwszego trenera na pewno dużo inna, dużo większa odpowiedzialność, bo to koniec końców ja wezmę na klatę. Także jest duża odpowiedzialność, ale tak jak powiedziałem, jeżeli mamy swoje cele w życiu, swoje marzenia, to nie bójmy się tego robić. No, trzeba brać, tak jak dyrektor powiedział, odpowiedzialność, stres jest wszędzie. Bierzemy to, kochamy to, co robimy, jesteśmy w miejscu, w którym nie jeden chciałby być. Doceńmy to, szanujmy to i zróbmy wszystko, żeby wszyscy w tym mieście byli z nas po prostu dumni. Tyle. Tak się zastanawiam, bo jest pan w tej chwili na kursie trenerskim UEFA Pro, no ale na koncie ponad 90 meczów w Ekstraklasie i ogromne doświadczenie z kilku klubów. Czy jako trener bardziej opiera się pan na wiedzy książkowej, czy na teoretycznej, czy na praktycznej? Powiem tak, no teraz w tej chwili, tak jak pan powiedział, jestem na kursie i ten kurs zupełnie wygląda inaczej niż z tego, co słyszałem poprzednie kursy. Jest tam dużo, nie ma suchych wykładów, jest dużo, dużo praktyki, dużo rozmów, wymiana poglądów i zdań na dane tematy. Także
Ja jestem na, że tak powiem, na wszystkie rzeczy otwarty, tak. To, że ktoś napisał książki, okej, niech on pisze książki, to na pewno jest wartość dodana. Nigdy się nie będziemy zamykać na takie rzeczy, natomiast chyba jeszcze się to nikomu nie udało, jeżeli chce ktoś kogoś naśladować. Ja uważam, że trzeba być sobą i mieć swój pomysł na to, co chcemy robić, jak chcemy robić. Jeżeli się będę posiłkował pewnymi rzeczami, to tylko po to, żeby pomóc sobie i zespołowi, ale na pewno nigdy nie będzie to odbiciem jeden do jednego, bo tutaj ta autentyczność i bycie sobą jest naprawdę bardzo ważne. Te, że tak powiem, kompetencje miękkie są tutaj dosyć istotne i przede wszystkim zespół, tak jak pan powiedział, doświadczenie jakieś piłkarskie z innych klubów, zespół, jeżeli nie jesteś sobą, nie jesteś naturalny, nie jesteś prawdziwy, zespół to wyczyta tak. Także a piłkarze pana zdaniem wolą szkoleniowca, który jednak grał w piłkę na dobrym, wysokim poziomie, czy nie ma to dla nich znaczenia? Myślę, że to generalnie nie ma znaczenia. Najważniejsze jest to, żeby zarazić ich wspólną pasją, tak? I to jest wspólnym celem. I jeżeli ja, a wierzę, że to zrobimy razem ze sztabem, jeżeli pokażemy im drogę, którą chcemy iść, sposób na rozwiązywanie pewnych rzeczy, które nam do tej pory nie wychodziły, być może na pewno zaczną nam wychodzić, to ten zespół będzie nabierał pewności przede wszystkim w stosunku do siebie, w stosunku do i zaufania do sztabu i tak dalej. Po prostu musimy sobie zaufać. Zaufać w to, co robimy, bo ja wierzę w to, że każdy, kto tutaj jest w tym zespole, w klubie, w mieście, wracając do publiki, która nas wspiera, po prostu w nas wierzą. Po prostu tu każdy wierzy w ten klub, także tego się trzymajmy, bo to jest dobra ścieżka, która wymaga wielu poświęceń i ciężkiej pracy, ale oni, znając mnie, ten zespół, wiedzą, że ja gdzieś tam nie idę drogami na skróty, bo uważam, że jeżeli trzeba zrobić robotę, jeżeli trzeba biegać bez piłki, to trzeba biegać bez piłki, jeżeli z piłką, to z piłką. Tak wygląda dzisiaj piłka nożna. Także ja się tego w żaden sposób nie obawiam i jestem o te rzeczy mega spokojny. Jest pan w sztabie szkoleniowym pierwszego zespołu Korony od 2019 roku. Pracował pan z Maciejem Bartoszkiem, chyba najdłużej, bo nie tylko w Koronie Kielce, z Dominikiem Nowakiem, z Leszkiem Ojrzyńskim. Czy również czegoś nauczył się pan od tych szkoleniowców? Ja myślę, że przede wszystkim to jest to, że ja bardzo dziękuję za to, że mogłem jeszcze z trenerem Mirkiem Smyłą, bo jeszcze tutaj był, tak, i wyciągać wnioski z tego, co było dobre, to jest przywilej, tak jak pan wcześniej powiedział, bycia drugim trenerem, że możesz pewne rzeczy po prostu podglądać, zobaczyć, jak to działa na zespół, jakie są tego konsekwencje. I ja jestem przekonany, że gdyby klub nie inwestował we mnie jako trenera, poprzez właśnie tą ścieżkę tych doświadczeń z tymi trenerami, bo każdego z nich mega doceniam i mega szanuję i też dużo rzeczy się nauczyłem. Także myślę, że to jest taka fajna ścieżka rozwoju, która oczywiście każdy człowiek podejmuje sam decyzję. Kwestia, czy chcesz się uczyć, jeżeli się zamkniesz na coś, no to zaczyna się problem, tak? No kwestia, żebyś potrafił wyciągnąć te fajne rzeczy z każdego szkoleniowca, a tych złych, które pojawią się pewnie też w mojej pracy, w każdej pracy każdego trenera, eliminować. Także to jest ten plus drugiego trenera. I teraz już tak konkretniej, zaakceptował pan plan przygotowań do wiosny, ten, który tworzył jeszcze, z tego co kojarzę, Leszek Ojrzyński, czy są jakieś zmiany? Generalnie wygląda to w ten sposób, że to, co było wcześniej zaplanowane, to po prostu tego się trzymamy też. Jakby plan taki był, że zawodnicy dostają wolne po ostatnim meczu i tego się musieliśmy trzymać i przedyskutowaliśmy to ze sztabem, jest to dobre rozwiązanie i po prostu tego się będziemy trzymać, tak? Drobne korekty, wiadomo,
wprowadzimy, ale tutaj jednostki, że tak powiem, i dni wolne dla chłopaków, które dostaną, jak najbardziej ja akceptuję i uważam, że wykorzystamy ten plan maksymalnie, jak może. Dwa mecze kontrolne planujecie w tej pierwszej fazie przygotowań, czyli już po 28, z tego co dowiedziałem się, z dwoma pierwszoligowcami, bo to ma być Górnik Łęczna i GKS Katowice, także taki wewnętrzny test mecz ma być, to potwierdzi pan to? Tak, te dwa sparingi to potwierdzamy, jest test mecz tutaj bodajże, to będzie 6 albo 7, to jeszcze jesteśmy w trakcie tego dogrywania, bo to zobaczymy jak to wszystko się ułoży, ale chcemy na pewno spojrzeć na tych młodszych zawodników, bo po prostu musimy ich zacząć doceniać w tym klubie, bo ja się tego będę trzymał, że my naprawdę nie mamy gorszej młodzieży. Kwestia pracy z nią i odpowiedniego momentu do tego, żeby iść dać szansę i tych chłopaków rozwijać. I tutaj spotkamy się jeszcze z koordynatorami z Akademii, to wszystko dogramy, także tego terminu się raczej będziemy trzymać, bo musimy, po prostu musimy to robić, bo być może czasami szukamy za daleko, a coś mamy po prostu u siebie, co niekoniecznie nie będzie lepsze czy gorsze. To tylko terminy dodam... meczów z Górnikiem i z GKS-em, przepraszam, są już ustalone? Tak, 3 jest Górnik Łęczna i 10 GKS Katowice. To tutaj tylko dodam, że dzisiaj opublikujemy szczegółowy harmonogram i tam wszystko będzie uwzględnione w tym temacie. Okej, to już tu nie męczę, jeżeli chodzi o te przygotowania. Ile sparingów planuje pan na zgrupowaniu w Turcji? 3 sparingi rozegramy tam. Przeciwników, z tego co wiem, to pierwszy już udało nam się ustalić, to będzie Ujpeszt, tak? Resztę gdzieś tam jesteśmy w trakcie dogrywania, plus ostatni sparing, tak, przed powrotem do już do ligowych rozgrywek. Także tam w zupełności nam w Turcji trzy te sparingi wystarczą. Dziękuję panie trenerze, powodzenia życzę, trzymał będę kciuki, natomiast jeśli mogę, to jeszcze do dyrektora. Jedno pytanie, Mariusz Arczewski przechodzi do sztabu pierwszego zespołu, to kto trenerem dwójki? Decyzja jeszcze nie zapadła i myślę, że nie zapadnie w najbliższym czasie. Obowiązki przejmują Siergiej Pilipczuk oraz Krzysztof Kiercz na tą chwilę, natomiast drugi zespół skończył już rozgrywki. Teraz mają troszkę wolnego, będą trenować jeszcze w grudniu pod okiem tych dwóch trenerów. Myślę, że decyzję będziemy chcieli ogłosić do końca grudnia. Ale tak jak mówię, nie ma też pośpiechu, bo musimy to wszystko dobrze sobie przeanalizować, czy będzie ktoś z zewnątrz, czy weźmiemy jakiegoś trenera, który pracuje w klubie. Mamy jeszcze troszkę czasu, żeby to ogłosić. Na jakim etapie są rozmowy z potencjalnymi, bo inaczej, z piłkarzami, którzy potencjalnie mogą zasilić Koronę Kielce? Cały czas są te rozmowy. Wiecie doskonale, że praca na stanowisku dyrektora sportowego trwa tak naprawdę 24 godziny i te rozmowy są prowadzone, bo z piłkarzami, jeżeli chodzi szczególnie o okienko zimowe, jest tak, że wielu piłkarzy jest związanych kontraktami z innymi klubami. Oczywiście Skandynawia, rynek, który jest gdzieś zakończony, wielu piłkarzy jest wolnych, no ale też doskonale sobie zdajemy sprawę, że inne kluby też rozmawiają zazwyczaj z tymi samymi piłkarzami, a więc no my też prowadzimy te rozmowy, wiemy gdzie chcemy wzmocnień. Rozmawialiśmy z trenerem Kamilem a propos wzmocnień naszego składu, gdzie widzimy największe braki i co byśmy chcieli zrobić. Na pewno w najbliższym czasie będzie szło to do przodu i jesteśmy tego zdania, że ten zespół, który jest teraz, my, którzy jesteśmy w środku, w niego wierzymy. Wiemy doskonale, jakich mamy piłkarzy i wiemy doskonale, że możemy z nich wycisnąć zdecydowanie więcej. Oczywiście to też nie jest tak, że nikt do Korony Kielce nie przyjdzie, bo będziemy się starać uzupełnić ten skład o piłkarzy, którzy dodadzą dużo jakości.
Natomiast na to jeszcze musimy poczekać. Dziękuję bardzo obu panom. Czy jeszcze jakieś pytania są? Nie ma... A, są, dobrze. Jedyny trenerze, ja do trenera mam jedno pytanko. Z racji na to, że jesteśmy takim mostem między kibicami, a właśnie wami, przedstawicielami klubu. Mam takie pytanie, bo dużo głosów pojawiło się jednak za trenerem, że to jest dobra decyzja, ale oczywiście jak zawsze są malkontenci, że to jednak będzie to samo, co proponował Leszek Grzyński, więc stąd pytanie, co Kamil Kuzera będzie chciał zaproponować takiego tej swojej koronie, co będzie się różniło od tego, co proponował Leszek Grzyński. Dziękuję. Jakie będą różnice? Przede wszystkim ja bym chciał jakby nie mówić na sucho na tym, jakie będą różnice. Ja wiem, jaki mam pomysł na to wszystko i jakby wcześniej już o tym mówiłem, że musimy generalnie spozycjonować ten zespół, bo uważam, że niektórzy zawodnicy po prostu delikatne zmiany w ich sposobie, gry, w sposobie poruszania się na boisku mogą im dać dużo więcej atutów. I ja tutaj dzisiaj naprawdę nie będę chciał rozmawiać na temat tego, jakim my systemem będziemy grać i tak dalej, bo tutaj tak naprawdę system jest nie jest aż tak bardzo istotny w tym wszystkim. Najważniejsza jest ocena potencjału tego zespołu i wydaje mi się, że ten potencjał dobrze oceniliśmy. Dzisiaj jesteśmy mądrzejsi, dzisiaj wiemy, dyrektor wie, nad czym powinien pracować. I myślę, że tutaj to oczywiście my chcieliśmy grać wysoko, będziemy chcieli grać agresywnie, ale musimy to robić według zasad. I ja pierwszym jakby moim takim najważniejszym zadaniem jest to, żeby ci zawodnicy podnieść ich jakościowe poruszanie się i jakościowe zadania na pozycjach, bo często było tak w tych meczach, że rzeczywiście byliśmy, chcieliśmy bardzo, ale czasami po prostu podejmowaliśmy złe decyzje, złe. Czasami mogliśmy gdzieś tam wyczekać, uzupełnić strefę i tak dalej, i tak dalej. Także te działania indywidualne, wiem, że tutaj dzisiaj będą kluczem. To na pewno, żebyśmy się źle nie zrozumieli, to nie będą treningi indywidualne i tak dalej. Chodzi o to, żebyśmy tych zawodników rozwinęli indywidualnie na pozycjach. To, co od nich będziemy chcieli wymagać, jakich zachowań. I wtedy oni nam pójdą do przodu, bo wtedy, jeżeli oni dzisiaj się czują źle w tym środowisku, mają ze sobą problemy, nie sprzedają tych swoich atutów do końca tak, jakbyśmy my sobie tego życzyli, a przede wszystkim oni, to dla nich w pewnych momentach gry na boisku zaczynają się kłopoty i po prostu męki. I dzisiaj musimy to przede wszystkim poprawić, żeby odpowiedzialność tych chłopaków na pozycjach była w 100% najważniejsza jest drużyna, ale z drugiej strony pozwolimy im odkryć to, co mają najlepszego w sobie. A potencjał naprawdę mamy duży tutaj. Także jestem przekonany do tego, że będzie to inny zespół. Po prostu, bo my musimy tym chłopakom nakreślić pewne rzeczy, które będziemy od nich wymagać. Pewne rzeczy są jak najbardziej poddawane dyskusjom i trzeba szanować każde zdanie. Natomiast jeżeli chcemy się rozwijać i chcemy utrzymać ekstraklasę w Kielcach, to pewne rzeczy w zachowaniach na boisku są nienegocjowalne. Pewne rzeczy, które są nie do przyjęcia, które powodują to, że tracimy bramki, to musimy to eliminować. Jeżeli tego nie będziemy robić, to cały czas będziemy gdzieś tam się, że tak powiem, miotać, a tu nie o to chodzi, chodzi o konkretne rzeczy, konkretne działanie, także to jasno zostanie przekazane zespołowi i ja wierzę w to, że ten zespół po prostu będzie lepszym zespołem. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to dziękujemy. Bądźcie z nami, trzymajcie za nas kciuki.